Dobry wieczór i bardzo się cieszę, że Państwo tak licznie się tutaj pojawiliście. Bardzo mi miło, że będę mogła spędzić z Państwem ten czas. 30 minut, dużo i mało. O czym będę chciała Państwu dzisiaj powiedzieć? Tytuł prezentacji, tak jak w tym krótkim opisie dzisiejszego wydarzenia, rozmówca. Dwa słowa czy jedno słowo? Wydaje się, że dwa. Ale warto podejść do słowa rozmówca i mówca jako do słów, które coś łączy, mają coś wspólnego. Mówca jest jednocześnie rozmówcą. Niezależnie od tego, ile par oczu i uszu ogląda i słucha to, co mamy do powiedzenia, intencja powinna być jedna i dla mówcy, i dla rozmówcy. Otóż tą intencją powinno być powiedzieć komuś to, co uważam za istotne. Komuś. Niezależnie od tego, czy tak jak w tej sytuacji ja jestem jedna, państwa jest, nie umiem oszacować, ale jest państwa znacznie więcej niż mnie tutaj, to de facto komunikujemy się jeden na jeden, ponieważ każdy z państwa słyszy i widzi swoją parą oczu i swoją parą uszu. I jeżeli nie będziemy pamiętać o tym, o tej intencji, że niezależnie od tego, czy jesteśmy na spotkaniu z 10 osobami, czy jesteśmy w sytuacji wystąpienia publicznego, jeżeli nie będziemy pamiętać o intencji, żeby powiedzieć komuś coś, co uważamy za istotne, wtedy ta komunikacja skończy się prawdopodobnie tutaj, na mikrofonie albo na słowie, które wypowiadamy. Dlatego szalenie istotne jest, żeby pamiętać o tym, że zawsze mówimy komuś, zawsze mówimy konkretnej osobie. Nie do kogoś, bo wtedy się mówi trochę inaczej, jak się mówi do kogoś. Z trochę innego punktu startujemy. Mówimy komuś to, co uważamy za istotne. Chcę Państwu dzisiaj powiedzieć o trzech obszarach komunikacji. O tym, co jest istotne, o tym, o czym powinniśmy pamiętać. Powinniśmy pamiętać, że pierwszym obszarem komunikacji, jednym z obszarów komunikacji jest słowo. Słowo, które niesie ze sobą informację. To słowo pozwala nam się porozumieć i przekazać jakąś konkretną rzecz. Bez słów szalenie trudno cokolwiek przekazać drugiej osobie czy większej liczbie osób. Drugim obszarem jest gest i postawa ciała, czyli to, poprzez co budujemy relacje, poprzez co angażujemy rozmówcę czy osoby, które nas słuchają. To jest też ten element, którym budujemy swoją markę osobistą i swój wizerunek. Szalenie istotne jest to, jak jesteśmy odbierani w tym pierwszym odczuciu wzrokowym również. I obszar trzeci to, co nazywam obecnością, czyli świadome bycie w komunikacji. Świadome bycie, czyli możliwość obserwowania i słuchania tego, co się dzieje tu i teraz w tej sytuacji komunikacyjnej, po to, żeby można było na każdą sytuację zareagować, żeby dać sobie szansę zareagowania na to, co się wydarzy. To są te trzy rzeczy, o których dzisiaj Państwu powiem. I zaczniemy od słowa. Słowo, czyli nośnik informacji, to, co chcemy przekazać. Słowo szalenie istotne, bo jedną informację, jedną rzecz można opisać używając różnych słów. A w zależności od tego, po jakie słowa sięgniemy, taki możemy osiągnąć efekt, takie możemy wzbudzić emocje, możemy zaangażować i wciągnąć w nasz sposób myślenia, a możemy tego nie zrobić. I tutaj słowa też są naszym sprzymierzeńcem albo działają na naszą niekorzyść, w zależności od tego, po jakie słowo sięgniemy. Przykład. Jedna ta sama sytuacja może być trudna. Jeżeli mówię, że coś jest trudne, to co Państwo słyszą? Kurczę, nie wiem, czy warto podejmować wysiłek. Trudne, pewnie się nie uda. Ta sama sytuacja może być niełatwa. Trochę inny przekaz. Niby znaczy to samo, ale znaczy co innego. Jeżeli coś nie jest łatwe, to pewnie zakładam, że będzie wymagało więcej zaangażowania, być może więcej czasu, ale spróbuję, bo jest za tym jakaś wartość. Trudne i niełatwe. Niby to samo, a jednak mówi co innego. Jak przygotowywałam się do tego
wystąpienia, to akurat był ten czas, kiedy, to cały czas jest ten czas, kiedy świętujemy Olgę Tokarczuk, Nobla Olgi Tokarczuk. I sięgnęłam do jej debiutanckiej książki Podróż ludzi księgi. I cóż, i Olga Tokarczuk, noblistka, też pisze o słowie. A co pisze o słowie? Pisze tak. Gosz zazdrościł wielobarwnym ludziom tylko jednego, że potrafią mówić, że używają słów, jakby były ich własnością. Jemu samemu, którego ułomne gardło nie było w stanie wydać żadnego dźwięku, zdawało się, że w słowach mieści się wszelka ludzka moc. Traktował je więc bardzo poważnie i z prawdziwym szacunkiem. Zupełnie jakby w swej realności słowa równe były rzeczom. Albo nawet jeszcze poważniej, jakby były czymś więcej niż rzeczami. Bo przecież samą rzecz ogranicza jej materialność, konkretność. A słowo jest jej czarodziejskim odbiciem, mieszkającym w świecie innym niż ten, który Gosz znał. Jakim? O tym nie potrafił nawet pomyśleć. Dla niego słowa były duszami rzeczy. Poprzez owe dusze rzeczy kontaktują się z nami. Znając słowo, zna się rzecz. Wypowiadając słowo, ma się władzę nad rzeczą. Kiedy układa się i wiąże słowa z innymi słowami, tworzy się nowe układy rzeczy. Tworzy się świat. Dobywając właściwych słów, zabarwiając je uczuciem, odcieniami nastroju, przydając im znaczeń, brzmień, muzyki, kształtuje się wszystko, co istnieje. Sięgając po słowa i budując przekaz, warto pamiętać o tym, że historia zbudowana ze słów, właściwie dobranych słów, czy barwny przykład, działa znacznie mocniej na wyobraźnię i pozwala szybciej zapamiętać to, o czym mówimy. Przykładem, bo to oczywiście jest opis literacki, ale takim przykładem, który pokazuje namacalnie siłę słów, jest eksperyment sprzed 5 lat, jeśli dobrze pamiętam, przeprowadzony na Uniwersytecie Princeton przez Uri Hassona. Uri Hasson podzielił swoich studentów na dwie grupy. I jednej grupie pokazał 50-minutowy film, który opowiadał pewną historię. Studenci w czasie, kiedy oglądali ten film, byli, ich mózgi były rejestrowane, to co się działo w mózgach, reakcje, pewne schematy myślowe były rejestrowane przez rezonans magnetyczny. I co się okazało? Okazało się, że prawie wszyscy uczestnicy jednej z tych grup, tych, która oglądała film, rezonans zarejestrował reakcje dokładnie w tych samych miejscach. To były bardzo podobne schematy myślowe. Druga grupa nie oglądała filmu, tylko słyszała opowieść, zrelacjonowali studenci oglądający film tę historię, która się wydarzyła. I co się okazało? Okazało się, że rezonans zarejestrował dokładnie takie same reakcje w mózgach osób, które tylko słyszały historię, a nie widziały filmu. To jest dowód na to, jaką moc niosą ze sobą słowa. Skoro zaczęłam od czytania, to jeszcze jedną rzecz Państwu przeczytam. To będzie de facto ta sama historia, ale opowiedziana w różny sposób. Proszę posłuchać. Któregoś dnia, kiedy miałem 8 lat, mój tata zabrał mnie na ryby. Byliśmy już 5 mil od brzegu, w małej łódce, kiedy rozpętał się potężny sztorm. Tata założył mi kapok i wyszeptał do ucha. Ufasz mi, synku? Skinąłem głową. Wtedy wyrzucił mnie z łódki. Nie żartuję, po prostu wypchnął mnie za burtę. Uderzyłem o powierzchnię wody, wynurzyłem się, usiłując złapać oddech. Było wściekle zimno, fale przerażające, gigantyczne. Potem tata wskoczył do wody tuż za mną. Z przerażeniem patrzyliśmy, jak nasza mała łódka przewróciła się i poszła na dno. Tata jednak trzymał mnie cały czas, mówiąc mi, że wszystko będzie dobrze. 15 minut później nadleciał helikopter straży przybrzeżnej. Okazało się, że tata zorientował się, że łódź jest uszkodzona i zatonie. Dlatego wezwał pomoc, precyzyjnie podając nasze położenie. Uznał, że lepiej wrzucić mnie do wody na pełnym morzu, niż ryzykować, że znajdziemy się w potrzasku, kiedy łódź się przewróci. W ten sposób poznałem prawdziwe znaczenie słowa
Zgadną Państwo, jakiego słowa? Zaufanie. Dokładnie tak. A ta sama historia była opowiedziana też w inny sposób. Nauczyłem się zaufania od swojego ojca, kiedy miałem 8 lat i złapał nas sztorm podczas wspólnego połowu makreli. Nie udało się nam złapać ani jednej sztuki, a potem przyszła burza. Tata zorientował się, że łódź zatonie, ponieważ był to jeden z pontonowych modeli Saturn, które co prawda są dość wytrzymałe, ale ta nasza była już podziurawiona i to się mogło w każdej chwili powtórzyć. W każdym razie sztorm okazał się zbyt silny jak na nasz ponton, który zaczął nabierać wody. Tata wezwał więc służbę ratunkową, Straży Przybrzeżnej, która pełniła wtedy dyżur przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia, a nie tak jak dzisiaj. Podał im nasze położenie, następnie, aby uniknąć ryzyka, że przewrócona łódka wciśnie nas pod wodę, założył mi kapok i wyrzucił za burtę, a potem wskoczył za mną. Czekaliśmy już tylko na Straż Przybrzeżną. Rzecz jasna, po 15 minutach pojawił się helikopter. Myślę, że to był Sikorski MH-60 Jayhawk. Byliśmy uratowani. Czujecie Państwo różnicę między pierwszą historią a drugą historią? Pierwsza historia, która angażuje, pozwala sobie coś wyobrazić, czyli odwołuje się do tego, w jaki sposób człowiek uczy się nowych rzeczy też. Człowiek to, co nowe, odnosi do własnego doświadczenia. Coś widział? Wie. Coś przeczytał, coś usłyszał? Wie. I dużo łatwiej zapamiętuje przykłady, zapamiętuje obrazy, zapamiętuje historie, szczególnie kiedy one angażują. Przechodząc do drugiego punktu, czyli gesty, postawa ciała, chciałabym Państwu zaproponować pewne doświadczenie. Gdybyście Państwo mogli teraz wyobrazić sobie osobę, która Państwa zdaniem ma to coś. Jak się pojawia i zaczyna mówić, to Państwo z przyjemnością jej słuchają i z przyjemnością na nią patrzą. Bo jest swobodna w tym, co mówi. Mówi ze swadą, tak? Jest takim przykładem mówcy idealnego. To może być osoba, którą Państwo znają, ale może to być osoba też osobiście, ale może to być też osoba, którą Państwo znają z jakiegoś wystąpienia albo z telewizji, tak? Mają Państwo? Tak? Jeśli ktoś potrzebuje, można przymknąć oczy. Będzie łatwiej. Ja teraz spróbuję opisać to, co Państwo widzą. Każdy widzi kogoś innego, ale spróbujmy. Jak Państwo patrzą na tę osobę, to jak ta osoba stoi? Pewnie, ale swobodnie. Czy jest wyprostowana, ale jednocześnie nie sztywna, nie zabetonowana? Czy porusza się? Gestykuluje, podkreśla to, co mówi ruchem dłoni, na przykład. Jak wygląda twarz tej osoby? Czy jest swobodna, trochę uśmiechnięta, pogodna? Czy ta osoba patrzy na Państwa? Może nie przez cały czas, ale od czasu do czasu, w zależności od tego, jaka sytuacja. Jak ta osoba oddycha? Spokojnie, miarowo, głęboko. Widzę, że wszyscy mają. A teraz, gdyby ci z Państwa, którzy mieli zamknięte oczy otworzyli, czy to jest ta osoba? Ale czy ma przymioty tej osoby? Zapytam inaczej. To, co Państwo sobie zwizualizowali i co ja opisałam, to jest tak zwana postawa otwarta. Pokazuję Monę Lizę dla tego sentymentu, z tego powodu, że jesteśmy w miejscu, w którym ja Monę Lizę w tym kontekście zobaczyłam po raz pierwszy. Jarek Sacharski, wykładowca Uniwersytetu SWPS kierunku kształcenie głosu i mowy, właśnie portret Mony Lizy pokazywał jako uosobienie postawy otwartej. Bo co ma Mona Liza? Mona Liza ma wszechobecny wzrok. Gdziekolwiek Państwo jesteście, tam z tyłu, z boku, tutaj Mona Liza na Państwa patrzy. Co jeszcze ma Mona Liza? Mona Liza siedzi swobodnie, jest wyprostowana. Gdybyśmy mogli zobaczyć, jak oddycha, to pewnie też oddychałaby swobodnie. Mona Liza siedzi tak jakby bez spięcia, ale gdyby coś się wydarzyło, to ona może zareagować, może wstać. Wszystko to, co sobie opisaliśmy i co widać w Monie Lizie, to jest postawa otwarta.
tę postawę otwartą. Patsy Rodenburg to z kolei jest brytyjska specjalistka od emisji głosu i reżyserka teatralna, nazywa drugim kręgiem energii w komunikacji. To jest taka postawa ciała, swobodna postawa ciała, która pozwala nam śledzić sytuację, pozwala nam w spokoju reagować na to, co się wydarza. To jest taka sytuacja, w której jesteśmy obecni, patrzymy na osoby, którym coś mówimy i samo patrzenie powoduje, że dobieramy taką siłę głosu, takie natężenie głosu, że ten głos po prostu do tych osób trafia. Nie mówimy za głośno, nie mówimy za cicho. Umiemy w odpowiednim momencie podkreślić albo spowolnić, albo przyspieszyć, ale też podkreślić gestem, językiem ciała to, co mamy do powiedzenia. To jest ta postawa otwarta, drugi krąg energii komunikacji Patsy Rodenburg, czyli taka postawa, która powoduje najmniej blokad komunikacyjnych. Ale Patsy Rodenburg wyróżnia też dwie inne postawy, postawę zamkniętą. Pierwszy krąg komunikacji to jest taka postawa, w której jest mało energii, w której nie ma kontaktu wzrokowego, w której głos bardziej skierowany jest do środka niż na zewnątrz. Proszę sobie przypomnieć, na pewno każdy z Państwa miał okazję rozmawiać z osobą i w tej pierwszej, i w tym drugim kręgu, czyli w postawie otwartej, ale też tej z dużo mniejszą energią. A być może Państwu się zdarzyło być w takim stanie, który niekoniecznie sprzyjał energetycznemu wyrażaniu myśli. Jest jeszcze trzecia postawa, trzeci krąg, czyli postawa, ja ją lubię nazywać, ja tu jestem najważniejsza. Ja wiem, co ja mam powiedzieć, Państwo się nie znają. To jest postawa, która się rysuje już w ciele. Jest wyprężona klatka piersiowa, głowa uniesiona wysoko, patrzę gdzieś ponad głowami, mówię też silniejszym głosem niż to potrzebne. Znają Państwo takie osoby, które wchodzą do pomieszczenia i zabierają przestrzeń, zabierają powietrze samą swoją obecnością. Te postawy, te kręgi komunikacji Patsy Rodenburg można odnosić do typów osobowości, bo są ludzie, którzy tak mają, tak? Są ludzie bardziej przebojowi, czasem agresywni, są ludzie bardziej zamknięci, są wreszcie ludzie, którzy mają postawę otwartą na co dzień. Ale warto spojrzeć na to trochę inaczej, warto spojrzeć na to w taki sposób, że każdemu z nas w ciągu dnia zdarzają się różne rzeczy. Mogą nas wprowadzić w stan agresji, złości, mogą nas wprowadzić w smutek. I warto pamiętać o tym, że to się zapisuje w ciele. I jeżeli z takim doświadczeniem, nie zauważywszy go, albo inaczej, nie uświadamiając sobie, że to ciało też coś zakomunikuje, wchodzimy na jakieś ważne spotkanie, musimy pamiętać o tym, że ciało mówi zanim jeszcze pojawią się słowa. Potem się możemy dziwić, że ktoś odbiera nas jako osoby zbyt wyniosłe albo agresywne, a być może wydarzyło się coś takiego, że chcieliśmy sobie dodać zbyt dużo pewności siebie i trochę się przestymulowaliśmy. Jesteśmy gdzieś, prawda, to ja teraz tutaj powiem, bo to jest ważne, tak? Albo ktoś mnie tam chwilę temu wkurzył, więc też wchodzę z jakąś postawą ciała. To jest szalenie istotne, żeby o tym pamiętać, biorąc pod uwagę to, jaki chcemy budować własny wizerunek. Ja robię takie ćwiczenie z osobami, z którymi pracuję na warsztatach w oparciu właśnie o te kręgi komunikacji, kiedy osoby pracujące mogą się spotkać trochę, zauważyć, które z tych kręgów, która z tych postaw jest im najbliższa, bo często nie zauważamy, co się zapisuje w ciele i co to nasze ciało mówi, zanim jeszcze się odezwiemy i powiemy coś rzeczywiście słowami. Warto jest zwracać na to uwagę i warto też pytać osoby, z którymi rozmawiamy, osoby, do których mamy zaufanie, jak nas w konkretnej sytuacji widzą, jak czytają ten nasz język ciała i naszą postawę. Szalenie istotne, żeby sobie o tym przypominać, bo my często zagadujemy. My trochę we współczesnym świecie skupiamy się na głowie, bo tutaj jest największa wartość, prawda? To, co wiem, to, co potrafię, czego się nauczyłam, moje doświadczenie. I zapominamy trochę o ciele, które dostarcza energii i dostarcza pokarmu głowie. Bez głowy, bez ciała głowa nie do końca funkcjonuje. I przejdę tutaj do tej ostatniej
do tej ostatniej rzeczy z tych trzech, które zapowiedziałam, czyli do obecności. Obecność, czyli co? Czyli świadome bycie w komunikacji. Czyli uświadomienie sobie, że jestem, że moje ciało też coś mówi. Bo brak kontroli nad tym, co mówi ciało, wynika bardzo często z reakcji nadmiernego stresu. Bo co się dzieje z ciałem, kiedy się mocno stresujemy? Ciało się blokuje, ciało się spina. Co się dzieje z oddechem? Oddech też jest zablokowany, spłycony. Nie mamy dostępu do ciała i nie mamy dostępu do myśli. I ten powrót do obecności, ale nie w taki sposób dyscyplinowanie się głową znowu, tak? Słuchaj, weź się w garść. To jak się biorę w garść, to się biorę tak w garść, prawda? Że pogłębiam to, z czym chcę sobie poradzić, czyli te napięcia, blokady, które się pojawiają w sytuacji stresowej. A zaproponuję Państwu, już chciałam, żebyście Państwo wstali, ale może tego nie róbmy, bo wiedziałam, że już 5 minut pewnie zostało, także bez wstawania, ale gdybyście Państwo mogli teraz zbadać, co się dzieje z kolanami. Pomyśleć, żeby puścić kolana, rozluźnić kolana. Były spięte? Były zablokowane? Niekoniecznie. A pośladki uda się rozluźnić? Przepraszam, że o takich rzeczach, ale nie uświadamiamy sobie bardzo często, jak spinamy ciało i w jakich obszarach to ciało spinamy. Teraz jakby Państwo mogli pomyśleć i usiąść tak, żeby poczuć, że kręgosłup się wydłuża. Ale nie robić tego siłowo, tylko poczuć. Dać mu więcej przestrzeni. Najpierw niech się pojawi myśl i zapracuje, zadziała na ciało. A teraz proszę poczuć oddech, kładąc dłonie tutaj na dolne żebra. I przy wdechu proszę zbadać, czy czujecie Państwo, że się unoszą dłonie. I to, do czego wróciliśmy teraz, to jest ten sprzymierzeniec, którego każdy z nas ma na podorędziu. Oddech. Oddech jest tym, co przywraca nas do obecności. Nie hasło skup się. Zanim skup się, to najpierw odetchnij. Ile razy w ciągu doby oddychamy? Wiedzą Państwo? 22 tysiące razy, mniej więcej, w zależności od tego, jaką długość oddechu indywidualnie mamy. A ile razy świadomie? Zależy kto, prawda? Każdy z Państwa ma pewnie swoją liczbę. Świadomy oddech, ale świadomy oddech nie oznacza siłowego oddechu, tylko oznacza oddech zauważony. Wdech, wydech, wdech, wydech. To trwa sekundy. To w sytuacji wystąpienia czy w sytuacji rozmowy często nie będzie zauważone. To będzie chwila przerwy. A chwila przerwy niezbędna do tego, żeby zacząć sobie radzić się z blokującymi reakcjami stresowymi, w tym, co się dzieje z ciałem. I dopiero potem możemy wrócić do tego, o czym powiedziałam na samym początku, czyli pytanie, po co, co i komu chcę powiedzieć. Chciałabym zakończyć to spotkanie z Państwem krótkim filmem. Filmem, który potrwa dosłownie 4-5 minut. To jest film, który mam nadzieję pokaże Państwu, dlaczego obecność, świadoma obecność jest tak ważna. Bez słów, prawie bez słów, bo się pojawią też słowa. Ta obecność, bez zagadywania jej, to poczucie, spojrzenie, nawiązanie relacji w taki sposób jeszcze bez mówienia często pozwala dobrać właściwe słowa, a uniknąć słów, które nigdy nie powinny paść. Thank you.
Tomasz też. I'm keeping your my eyes on you. Oh. Oh. Hello. I expect you to ask my number. Be a strong man. We will go to the zoo, Maybe next this few days. Oh, text you if you would like to. I would love it, of course. Yeah. You can do it. When I was looking into her eyes, I was trying to see what I could tell from the life that she lived, and I think I could tell that there was a lot of experience lived there. It doesn't matter, look in the eyes or something, just give yourself a chance to talk and to look at the other person.